Piątek z błogosławioną Marią Karłowską. To są skutki grzechu. Zatwardza on serce w złości. I to w takiej nieraz dzikiej złości, że grzesznik nie chce przebaczenia i woli obrać sobie męki piekielne, niż się upokorzyć przed Bogiem. Bo grzech zasiał w nim nienawiść do Boga. Ileż to dusz, począwszy od małych grzechów, brnęło coraz głębiej w błoto cuchnące. A gdy się wysilano, aby ich ratować, odpychali od siebie wszelką pomoc, bo rozpacz już zawładnęła nimi i tak pomieszała im rozum, że kończyli jak szaleńcy, nie chcąc ani słyszeć, ani pamiętać, ani wierzyć, że miłosierny Bóg nawet w ostatniej chwili zbrodniczego życia gotów wszystko przebaczyć, jak łotrowi na krzyżu, bo Bóg zawsze i nieodmiennie jest dobrocią samą.